13 października warszawiacy zagłosują, to już pewne, odbędzie się referendum w sprawie odwołania prezydent Warszawy Hanny Gronkiewicz-Waltz. Piotr Guział, burmistrz Ursynowa z warszawskiej wspólnoty samorządowej, już teraz mówi o ogromnym sukcesie. Jest przekonany, że frekwencja dopisze. W tej chwili śmiało można powiedzieć, że mamy zapewnioną frekwencję na poziomie około 500 000 osób. Ale na jakiej podstawie? To bardzo proste wyliczenie. No ponad 230 tysięcy podpisów pod wnioskiem referendalnym, to jest no 250 000, jak zaokrąglimy. Można przyjąć, że każda osoba ma kogoś w rodzinie, czy małżonka, czy dziadka, czy wnuka, czy osobę dorosłą w gospodarstwie domowym. Jeszcze nie mieć prawa. To się przekłada wprost, no tak, wszystkie podręczniki mówią, że to się przekłada na razy dwa. Tą największą trudnością było właśnie zebranie podpisów, przekonanie warszawiaków, że warto. To się udało, więc myślę, że 500 000 to jest ta frekwencja taka gwarantowana. Pytanie, czy będzie wyższa, czy niższa.